Chapter 6. Fabryka. Okej, moi drodzy, wiem, że było cięcie, no, ale musiało tak być. Chapter 6 był zbyt dobrym momentem na przerwanie nagrywania, żeby, tak wiecie, sobie to odpuścić. To tak, nie wiem, ile nam gry dokładnie jeszcze zostało, więc być może to będzie bardzo krótki odcinek. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Telewizor. Leci na nim jakiś szalony, stary film. Użyjmy tego. Nic nie widać. Nic a nic nie widać. Nie wiem, ile nam Lorelei naprawdę zostało. Trumna. Ta trumna różni się od pozostałych. O, mamusia. Wygląda, jakby po coś sięgała. Mamo, dlaczego wciąż mnie nienawidzisz? Nawiedzasz, przepraszam, mnie nienawidzisz. O, shit. Dobra, słyszymy chyba naszą siostrę. Drzwi. Na drzwiach wisi wielka kłódka. Zamknięte. Lalka. Lalka. To tylko lalka. Rozumiem, że mamusi musimy dać lalkę. Mama. Dobra. Te cholerne lalki zawsze mnie trochę przerażały. Dajmy mamusi. Tylko wiecie co, kurde, wydaje mi się, że tutaj może być problem. W tej chwili wsadziliśmy do trumny lalkę, tak? Właśnie. Siekiera. Skąd się to wzięło? Mamy siekierę. Tu też już nic nie ma. Słyszę pozytywkę. Dobra, ale ten telewizor bardzo mnie niepokoi, wiecie? Ten TV mnie bardzo niepokoi. Czy ja wiem, co muszę zrobić z tą siekierą? Bo pewnie trzeba zrobić to. I mocno. No łańcuch jest taki gruby w sumie. No właśnie, poszło. Mamy otwarte przejście. Tylko co to nam da? Czemu to stworzył siekierę? Kurde, gdzieś ta siekiera może ci się przydać. I ten telewizor. Ten telewizor trochę mnie niepokoi też. Mówię to trzeci raz. Może klucz? To chyba nie zadziała. Skoro nie, to wyłazimy. Ale siekierę to ja bym wziął. Jesteśmy w chatce. I są tu drzwi. Jak nie się, jeśli będę majstrować przy tych drzwiach? Lepiej spróbuję później. Dobra, czyli musimy zejść na dół, no ale obawiam się, że... No, no, no. Już to nie moja słodka, mała Lorelei. Cześć. Wszystko w porządku? Wróciłam. Przepraszam, nie mogłem tego zrobić. Proszę, nie bądź zła. Wróciłam. Cóż, wróciłam. No, piękna jesteś.
Czyżbyśmy zmartwychwstali? Nie. To jeszcze nie to. To jeszcze nie jest to. Ale zobaczcie, ono się w coś przemieniła. Ona się w coś przemieniła. Tylko teraz pytanie, no bo... Co ona może zrobić Bev? Nie wiem, no to ciężko. Bev jest teraz bezpieczna. Menel Rambo sobie poszedł. W sensie, no zabił nas, prawda? Ale jest gdzieś dalej. Dom ze snu. To za piękny dom. Menel Rambo niestety, czy stety, jest gdzieś dalej, więc... To mnie nam nie przeszkadza. Kanapa. Może powinnam chwilę odpocząć. Może nie. A może nie. Schody. I pianino. Drzwi do ogrodu. Drzwi prowadzą do ogrodu. Boję się, że przejdę coś. Dobra, ale tu mogę się wrócić. Lorelai? A? O Boże, to ty. Gdzie jesteś? Tutaj, w klatce. Jesteś gadającym krukiem? Widzę tylko ptaka w klatce, a ptaki nie gadają. O, okej. Jesteś gadającym krukiem? Nie. To znaczy, tak, poniekąd. Ta suka królowa czerwi zmieniła mnie w kruka i zamknęła w klatce. Jimmy? Tak, to ja. To teraz zostałeś Jimmym krukiem. Czy to boli? Nawet nie, ale... Jestem taki głodny. Co powiesz na pyszną, soczystą dynię? Przykro mi widzieć cię w takim stanie, Jimmy. Jak ona cię znalazła? Właśnie, jak ona cię znalazła? Och, poszedłem do tunelu. Wiedziałem, że to zły pomysł. I to coś. Ten potwór. Chwycił mnie i zawył jak jakiś demon. A potem obudziłem się tu. Głodny. Strasznie kurwa głodny. Przykro mi cię widzieć w takim stanie, Jimmy. Jestem tu. Znajdziemy jakiś sposób, by cię ocalić. Tak, ale najpierw... Potrzebuję jedzenia. Umrę z głodu, jeśli wkrótce czegoś nie zjem. Jak to możliwe, że jesteś aż tak głodny? Jesteś tu od niedawna. Naprawdę? To mi się wydaje, jakby minęły całe lata. Oh. Słyszałaś to? Co? Mój żołądek. Dudni. Jak letnia burza. A co powiesz na pyszną, soczystą dynię? Ja nie zamierzałem tego jeść. Co jest nie tak z dynią? Nie wiem, ale z jakiegoś powodu mój żołądek wariuje, jeśli tylko o nie pomyślę. O, nie bądź niepoważny. Wolisz umrzeć z głodu, niż zjeść sobie dynię? Myślę, ja wiem, że one są pełne krwi. Słuchaj, wiem, że to dziwnie zabrzmi. Ale naprawdę wolałbym te białe granulki. Czy to nie nawóz? Nie obchodzi mnie, co to jest. Tak niedobrze. Naprawdę czuję, że go chcę. Zobaczę, co da się zrobić. Możesz dać mi tego nawozu. Jesteś pewny, że to w ogóle jadalne? Tego. Błagam. Nawóz ogrodowy. Na opakowaniu napisane jest, że to nawóz ogrodowy na bazie saletry. Biedny Jimmy. Nie wiem, czemu chcę to dawać. Fontanna. Trochę zaniedbana, podobnie jak reszta ogrodu. Nie jestem spragniona.
Dom z moich snów. Dobra, na razie nie chcę mu nic dawać, bo wydaje mi się, że jak pójdę na łatwiznę, to zrobię mu krzywdę. Więc dobra, kanapa. Odpocznijmy chwilę. Nie wiem po co, ale po coś to było. Dobra, mamy jakieś malowidło. Popatrzmy, widzimy meduzę, dobrze widzę. To jest swego rodzaju meduza, bo meduza miała głowę. A tu widzimy same węże. Ktoś siedzący na krześle, grający na harfie. To nie jest harfa. Nie, to jest harfa. To jest harfa. Tak, chyba tak. Meduza grająca na harfie. Czerwone drzwi. Łóżko. Wygląda na wygodne. Nawet pościel pachnie świeżo i zachęcająco. Nie mówcie, że zostawiłem Jimmy'ego. No nie. Nie no, ja cofnę to. O, moi drodzy, ja się cofnę do tamtego momentu i zobaczymy jeszcze raz, czy jest sens dawanie coś Jimmy'emu, więc widzimy się za chwilę. Okej, kochani, jednak nie wróciłem do tego save'a, ponieważ nie wiem dokładnie dlaczego, ale lepiej nie karmić naszego Jimmy'ego. Nie karmić Jimmy'ego właśnie tym jedzonkiem, więc będę raczej preferował na dobry ending. Nie spoilerowałem sobie dlaczego, ale wydaje mi się, że po prostu będzie to lepszy ending dla Jimmy'ego. No zobaczymy. Możliwe, że zrobię błąd, trudno, co najwyżej się wrócimy. Okej. Okay. Czy mi nie działa pad? Działa pad, okej. Okay. Wyśpię się, kiedy to wszystko się skończy. Raczej się nie wyśpisz, Lorelai. Idziemy stąd. Mamy te drzwi. Są otwarte. Ten symbol na drzwiach wygląda znajomo. No ja wiem. Ale chodźmy na dół jeszcze. Bo dlaczego właśnie? To jest zupa. Ostatnia miska zupy i moja jedna szansa na powrót do realnego świata. Tu już nie ma nic. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wow. No tu się odjanie Pawła. Czemu w ogóle mam możliwość wyjścia stąd? Żeby ocenić jakby straty w tym świecie? Co tu się dzieje? Dobre pytanie. Troszeczkę nie wiem za co się złapać. Mogę się tylko domyślać. Rozumiem, że jak zjemy zupę, to się obudzimy. Więc najpierw... wejdźmy tu. Mogę wyjść, więc jest dobrze. Co my tu mamy? No bo to było chyba przejście do naszej koleżanki. Gorące. No właśnie. Nie chcę się poparzyć. Ten... potwór. To rzeczywiście prawdziwa twarz królowej czerwi? Jeśli zniszczę to coś, może wszystko znowu wróci do normy. Tylko jak? Nie mamy nic, czym byśmy mogli ją zniszczyć. To znaczy, że co? Albo coś spartoliłem z endingiem. Nie wiem. Być może coś spartoliłem. No dobra. Widzę, że nie mamy innego wyboru,
niż tylko po prostu udać się do normalnego świata. Ale to oznacza, że nie zniszczę królowej czerwi. Chyba, że zniszczę ją, ale dopiero po swojej śmierci. To oznacza, że będziemy mieć zły ending. Cholera. To nasza matka jest jeszcze tutaj. Kurde, są same trupy. Nazywał się chyba Gibbs. John zabrał mu uniform, żeby nas oszukać. Dlaczego przyniósł tu wszystkie ciała? Gdybyś tylko mnie posłuchała, mamo. Manly. Aż trudno uwierzyć, że dał się tak oszukać. Nie żyje. Jego broń została zabrana. Minister, pachnie jak benzyna. To trochę zbyt ciężkie, żeby wziąć ze sobą. Zobaczcie, że on zabił 4 osoby, a chciał w sumie 4,5, a nawet 5,5. Mam nadzieję, że go zabijemy. On gdzieś tu się czai. Jebaniutki gdzieś tu się czai, jestem pewny. Brick Factory. Fabryka cegieł. No dobra, to spróbujmy nakopać mu do dupy. Co wy na to? Myślę, że jesteście chętni. Employees only. Dobra. Widzę już, że mamy jakieś butle. Tu przejścia żadnego nie ma. Mamy tylko wyjście na dwór chyba, tak? See. Bardzo ciekawe. Skurwiel na dole. Czyżby? Ja mam tu chyba delikatnie ekran rozjaśnię. Bethany. Czyżby zabił? Zabił własne dziecko. Utopił. Jak zwierzę. Co z niego za potwór? Jesteś pasożytem, John. Znajdę cię. Znajdę i zabiję. Niestety, ale oznacza, że Zack też nie żyje. Kurwa, ile razy? Po prostu nie możesz odpuścić, co? Cóż, to będzie nasze ostatnie pożegnanie.
Kolejna śmierć, czyżby? To było szybkie, nie powiem. Powiedziałbym nawet bardzo szybkie. Nie, nie chcę. Nie chcę i jeszcze raz nie chcę. Zobaczcie, już nie możemy wyjść do Wrony. Rozumiem, że znów się obudzimy w takim razie, no ale nie ma już zupy. Tu już nie ma zupy przecież. To jak się obudzimy? To znaczy, obudzić się obudzimy, tylko jak się ożywimy? O, to jest lepsze pytanie. Jak zamiar Lorelai ma to ugrać? Czy coś się tu zmieniło? Może coś się zmieniło? Nie, no to samo. Gorące, nie chcę się poparzyć. Jest non stop to samo. Ale słuchajcie. Być może, tak sobie myślę. Zobaczcie, to wam chcę pokazać. O ile to nie zupa jeszcze jest. Zupa jeszcze jest. Zobaczcie. Tu mamy dwie świeczki, tak? Jedna była Zaka, druga była Bethany, trzecia była nasza. Świeczka Zaka i Bethany się jeszcze świeci. Jest zapalona. Co oznacza, że oni żyją. Albo umierają. Być może jeszcze się nie utopili. Ale czemu ta zupa znów tu jest? Czy to miała być ostatnia miska zupy? Trochę tego nie rozumiem. No dobra, trzeba jeszcze raz. To pijany Rambo poszedł w drugą stronę, tak? Można wejść do wnętrza fabryki. Tak właśnie zrobimy. Wow! Panie kochany! Panie twórco! A panu powiem, że pan to dojebał normalnie piździe uszy, bym powiedział. No ładnie, ładnie. Nie ma zasilania. Okej, schody. Wyglądają zardzewiałe, jak wszystko tutaj. Mam nadzieję, że nie załamią się pod moim ciężarem. Sprawdźmy. Najwyżej jeszcze jedna miska zupy. O, coś tu było. Brudna szmata. Brudno smaru. Okej. Dźwig. Wydaje mi się, że to panel kontrolny dźwigu, ale nie wiem, czy wciąż działa. Kontrolka dźwigu. Chyba umiałabym zrzucić ten kontener, gdybym miała ku temu dobry powód. Jeśli teraz rzucę ten kontener, John będzie dokładnie wiedział, gdzie jestem. No dobra, czyli jeszcze nie. Tu jest również jakieś przejście. Pytanie, czy do tego layera. To są jakieś schody. Tu jest wyjście. Zobaczmy, czy tu jest to przejście. Nie, to jest nie, to jednak to. To drzwi do warsztatu. Wejdźmy, zobaczmy.
Tuł roboczy. Kiedyś naprawiono tu sprzęt. Zakurzone. Mogę tu skleić jakąś broń. Oki. No dobra. Czyli tam będziemy kraftować itemy. Jest dobrze. Na górze schodów znajduje się wielka platforma. Zack? Lorelai? O kurwa. Czy my jesteśmy już w raju? To naprawdę nie wygląda mi na raj. Nie. Obawiam się, że wciąż jesteśmy w piekle. Nie wygłupiaj się, Zack. Zabierzmy cię stąd. Nie, to już chyba chuj. Nie, obawiam się, że wciąż jesteśmy w piekle. Mogło być gorzej. Przynajmniej ty jesteś tu ze mną. O, Zack. Widziałem, jak umierasz. Miałaś dziurę po kuli na środku głowy. A, jestem nieśmiertelna. To była tylko iluzja. No cóż, to za mało, żeby mnie zabić. Może jestem duchem. Jestem nieśmiertelna. Jesteś taka cudowna, Lorelai. Wcale nie. Bethany nie żyje. To moja wina, że ją zabrał. Przepraszam, ja... Myślałem, że to gliniarz. Ale przywalił mi prosto w zęby i straciłem przytomność. Wiem. Ja też dałam się nabrać. Jest bardzo źle. No, ten pręt przebił mnie na wylot. Jeśli się poruszę, moje flaki wypadną na podłogę. To nie jest moja najbardziej atrakcyjna część ciała. Więc raczej wolałbym ci oszczędzić jej oglądania. Chyba po prostu posiedzę tu nieruchomo. Jeszcze przez chwilę. O. Przepraszam, że pakowałem cię w to wszystko. Nie szkodzi. Właśnie, że tak. Nic by ci się nie stało, gdybym nie zapukała do twoich drzwi i prosiła o pomoc. Nie żałuję. Dla ciebie. Zrobiłbym to nawet 1000 razy. Wiesz o tym. Nigdy nie umiałbym znaleźć odwagi, by to powiedzieć, ale... Kocham cię. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia, Lorelai. 2 lata temu, kiedy się wprowadziłem. Siedziałaś na schodach ze słówkami na uszach. Miałaś na sobie tą samą sukienkę. Czerwono-czarną, paski. Wiedziałem o tym od razu. No, też cię kocham, Zack. Ja też cię kocham, Zack. No dobra, niech będzie buziaczek. Nie pozwolę ci tak umrzeć. Musi być jakiś sposób, by cię uratować. By uratować nas wszystkich. Naprawdę umarłaś, prawda? Myślałbyś, że zwyczajnie zwariowałam. Jestem twórcą gier.
Spędzam połowę życia fantazjując o rzeczach niemożliwych. Daj mi szansę. Powiedz mu. Zatrzymaj prawdę dla siebie. Powiedzmy mu. Wyobraź sobie przez chwilę, że kiedy umieram, czas staje w miejscu, a ja przenoszę się do dziwnego, innego świata. Rozumiem. Jest tam potwór, głęboko w tunelach. I stara kobieta. Królowa. Zapala w swoim domu świecę dla każdego z nas i czasem lubi je gasić. I kiedy ich płomienie gasną, my umieramy. Ten potwór. Ja czuję, że gdybym go zniszczyła, wszystko znów wróciłoby do normy. Właściwie prawie wysadziłem go w powietrze. Ale niestety skończyło się na prawie. I teraz utknęłam. A do tego muszę wziąć jeszcze pod uwagę, że mogłam po prostu oszaleć. A zatem potrzebujesz sposobu na zabicie potwora, tak? Zaraz. Ty mi wierzysz? Tak. Znaczy, pewnie, to dziwne jak cholera. Ale tak. Wierzę ci. Wielki rodzaj potwora, tak? W dalszym ciągu możesz go wysadzić. To chyba najlepszy sposób. Ale czym? Skończyły mi się bomby. Zrób jeszcze jedną. Skąd mi by wiedzieć, jak się robi bomby? To łatwe. Ja zrobiłem ich mnóstwo. Niech zgadnę, w Skyrim. Nie bądź śmieszna. Bomby w Skyrim? Po co, skoro mają ogniste kule? Ale pewnie, tam też mogliby robić bomby. Każdy może zrobić koktajl Mołotowa. Widzisz tę butelkę? Weź ją. No dobra. To pusta butelka po winie. W fabryce cegieł. Nalej do niej alkoholu albo benzyny. Każdy odpalny płyn się nada. Możesz zawsze dodać coś jeszcze, żeby był większy. Na przykład saletrę. Ale wątpię, czy znajdziesz ją gdzieś tutaj. Tak czy inaczej, wetknij do niej kawałek szmaty, podpal, rzuć i wyślij to coś prosto do piekła. Jesteś pewny, że nie pęknie mi w dłoniach i nie spali żywcem? Jeśli chcesz walczyć z potworami w mrocznych tunelach, musisz podjąć takie wyzwanie. Och, prawie zapomniałem o tym. Weź to. Zapal tym swój koktajl Mołotowa. I może jakąś świecę? Jeśli znajdziesz jedną z moim imieniem. O, tym razem to księżniczka uratuje bohatera. To nigdy się nie uda. Masz rację. Ta walka jeszcze się nie skończyła. Tym razem to księżniczka uratuje bohatera. Okej. Uciekaj. Straszna burza. Dobra, zjewamy. Pat, mogę tędy zjechać na dół. No to lecimy. Cholera. Zbiłam butelkę. Rozbiłam butelkę. O nie, nie, nie. Dobra, no to była benzyna. Wydaje mi się, że w fabryce była gdzieś druga butelka. No była. Tu jest kanister. Jak benzyna. Dobra, damy radę. Lorelai, dasz radę.
Kurde, i właśnie mi się łączą wątki. Wiecie, jakie wątki mi się łączą? Nie daliśmy naszemu koledze saletry do jedzenia, nawozu. Nawóz. Jakbyśmy dali, być może tej saletry by nie było. Kurde, chyba dobrze zrobiłem. Betan niestety tam spoczywa. Widać tam z... Ej, ten Zak był widoczny tak z daleka? Ja go nie widziałem. Gdzie on polazł? Ej, dobre pytanie, gdzie on poszedł? Bo tu go nie ma. A kazał nam uciekać. Kazał nam uciekać, no ale dobra. Tu jest. Idzie tu. Muszę się schować. Schowaj się. Już szybko. Dziadyga. Dobra, no chodzi po trupy. Dobra, Zak chyba już nie żyje. Boże, on umiera. Muszę się pospieszyć. Nigdy nie myślałam, że do tego dojdzie, mamo. Popełniłaś wiele błędów, mamo, ale nie zasłużyłaś na taki los. Dobra, mamy drugą butelkę. Tym razem będę bardziej ostrożna. Dobra. Ty gruby sukinsynu. Za dużo pączków, co? Muszę odsapnąć. Zobaczmy, jeśli tam pójdę. Nie, jeśli zrobimy to po ciemku. Dobra, kanister. Połączmy to z butelką. No powiem wam szczerze, że nie rozlać z takiego kanistra to jest naprawdę wyczyn. To nazywał się Gibbs. Czy odpoczywa? Dziad garbaty? Chyba już nie odpoczywa. Nie, już nie odpoczywa. Oh shit. Powiem szczerze, że taka skradanka się tu zrobiła delikatnie. Hops, 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 hops. Biegniemy. No dobra, tylko co dalej? Idziemy craftować, tak? Tu roboczy. Mamy to, mamy to. Słaby koktajl Mołotowa. Powiem się, że jak go wezmę, to już będzie po ptokach. Powiedziawszy, wydawało mi się, że my weźmiemy ten koktajl Mołotowa stricte na tamten świat.
Dobra, spróbujmy to w ten sposób. Weźmy to, no bo tam nie było na górze nic. Mamy ten słaby koktajl Mołotowa. Trupy. Też, no i po mamusi. I po mamusi. Tylko to jest słaby koktajl Mołotowa, tak czy inaczej. I teraz, że ten kontener, że on będzie dokładnie wiedział, gdzie jestem. To nie o to chodzi? Kurde, to? Zatrzymałam to. Żeby teraz na górę? Dobra. To jeszcze go nie zabiło. To jeszcze go nie zabiło. Mówiłem. Kurwy synek. Kończymy tę zabawę. Od pierwszych chwil mnie nie cierpiałaś. Zawsze chciałaś mnie zniszczyć. Nie byłem dla was wystarczająco dobry, co? No kochana, powinnaś wiedzieć. Zabijałem już ludzi gołymi rękoma. I to ja wyjdę stąd żywy, nie ty. Dlaczego? Dlaczego? Nigdy mnie nie kochałyście. Zniszczyłyście mi życie. Butelka. Zdechnij, szmaciarzu. Teraz musimy iść do kruka. Oh no! O nie! Moi drodzy, ja tu zaraz wrócę, bo ja chyba wiem, co zrobiłem źle. No! Nie! Okej, moi drodzy, wróciłem. Musiałem przejść cały segment od nowa. Od tego, co tak naprawdę zaczęliśmy odcinek. Do tego momentu. No i mam to, ulepszony koktajl Mołotowa. Moi drodzy, jedyną różnicą, jaką tutaj zrobiliśmy, to to, że wzięliśmy saretę i wyszliśmy z pokoju, nie dając Krukowi po prostu tej saletry. I on tylko powiedział, że zostawisz mnie tutaj na pewną śmierć z głodu, a Lorelai powiedziała, że wydaje mi się, że nie powinieneś tego jeść. I tyle. To był jedyny dodany dialog, który tak naprawdę tutaj się wydarzył. No dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Nasz kruk widać jest sobie zamknięty. No i właśnie, no chyba to jest czas, żeby zniszczyć królową. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy śpiulkać.
Wygląda na wygodne. Nawet pościel pachnie świeżo i zachęcająco. No to... julgać. Dobra. Ja mam, moi drodzy, nadzieję, żeby nie słyszeć żadnych dźwięków pobocznych, bo sąsiedzi sobie imprezę zrobili, kurwa, i po prostu słychać muzykę. Ale mam nadzieję, że jej akurat tutaj nie słychać. Dobra, zejdźmy na dół. No bo chcemy zobaczyć tu świeczkę, tak? Chcemy świeczkę Bethany i świeczkę Zaka. W ogóle jest zupa jeszcze. No ostatnie przejście. I zobaczcie, że dwie świeczki się zgasiły. No dobra, no to co? Podpalamy. Jedna, druga i trzecia. Świeczki, które mają się palić jeszcze długi, długi czas. No i teraz musimy walnąć królową czerwi. Takie mam wrażenie przynajmniej. Dobra. Droga panno, mamy ulepszony koktajl Mołotowa. I wydaje mi się, że to jest właśnie czas, żeby to zrobić. Zdechnij. I widzimy się na Barnhouse Lane. Żadnego komentarza. Nie, zobaczcie, co się dzieje. Ty niewdzięczna suko. Wszystko zniszczyłaś. Dałam ci taką moc, a ty wbiłaś mi nóż w plecy. Jedyne, czego chciałam, to normalne, szczęśliwe życie. Dlaczego wyglądasz tak jak ja? Nigdy nie pozwoliłabyś mi opuścić tego świata, a ja nie chcę tu zostawać. Jedyne, czego chciałam, to normalne, szczęśliwe życie. Nie iluzje życia. Naprawdę myślisz, że tam czeka na ciebie coś lepszego? Chcę sama się o tym przekonać. To smutne, śmiertelne życie. Możesz starać się z całych sił, ale na koniec... zawsze przegrasz. Więc niech tak będzie. Ale przynajmniej przegram na własnych warunkach. Pierdol się. Co ty w ogóle wiesz o życiu? Myślę, że to ty przegrałaś. Widzisz ten ogień? To ty. Smażące się w piekle. Suko. Myślę, że to ty przegrałaś. Widzisz ten ogień? To ty, smażąca się w piekle, suko. Naiwna mała idiotko z tymi swoimi głupimi marzeniami. Życie nie ma dla ciebie nic prócz łez. Ci blisko ciebie prędzej czy później zdradzą cię. Tak jest zawsze. I ten ogień płonący w twoim wnętrzu, ogień, który każe ci walczyć, zgaśnie, umrze. Będziesz marzyła, by wrócić do mnie. Ale mnie już nie będzie. Myślę, że dam sobie radę. Nigdy nie pozwoliłabyś mi opuścić tego świata, a ja nie chcę tu zostawać. Nigdy nie pozwoliłabyś mi opuścić tego świata, a ja nie chcę tu zostawać.
Uczyniłam cię silną. Dałam ci wszystko, czego pragnęłaś. Ale za jaką cenę? Prawie zniszczyłam życie biednego Ala. Miał szczęście, że przez większość czasu tak naprawdę nie wiedziałam, co robię. Ale to nie ja. Jeśli ty tego nie rozumiesz, to znaczy, że nie masz mnie, nie znasz mnie wcale. Dlaczego wyglądasz tak jak ja? Uznałam, że powinnaś ostatni raz spojrzeć sobie w oczy. Wkrótce odejdę. To wszystko pozostanie tylko wspomnieniem. I nawet ono zatrze się szybciej, niż ci się wydaje. Ale pewnego dnia spojrzysz w lustro i uświadomisz sobie, że ja nigdy do końca nie umieram. Me korzenie wrastają głęboko. A moje ciernie zostawiają blizny, które nigdy do końca się nie goją. Czas, byś odeszła. Tak, odejdę. Ty również, ale nie taka sama jak przedtem. Nic. Nic już nigdy nie będzie takie samo. Idź do diabła. Szerokiej drogi, królowo czerwi. Żegnaj, Lorelai. Idź do diabła. Go to hell. Stało nam tylko zjeść zupę. Ej, a Zak? Aha, Zak to tak wyjebongo. Czyli jednak. Czyli jednak. To prawda, dwójka policjantów nie żyje, matka nie żyje. Ale. Ważne, że my jesteśmy szczęśliwi. Chapter 7. W
przebudzenie. Wolf Hell Road. Jakie tam było? Kurde, nie pamiętam. Teacup. Myślę, że gra nas nie zrobi z bambuko i że ten Wolf Hell Road to będzie to. Bo nie pamiętam numeru mieszkania. Oh shit. Nie pamiętam. 12 Helen Road. When Helen Road. To tutaj. Helen Road czy Hell Road? To jest napisane Hell Road. Powiem wam, że licznik identyczny jak ten jeden z tych liczników prądu, wkłada się do nich monety, żeby je doładować. Doniczka. Czy to ta doniczka, o której mówił Jimmy? Jest. To tu, mieszkanie Jimmy'ego. Czy on naprawdę spał przez ten cały czas? A to by wyglądało. Wewnątrz panuje cisza. Zaraz. Przecież to nie jego mieszkanie. O co ja tu w ogóle pukam? Czy to było mięknięcie? Nie będę pukać drugi raz. Nie przyszłam tu rozmawiać z sąsiadami Jimmy'ego. Ej, czekajcie, czy to nie jest dom... To nie jest dom Susan? Czy to nie jest dom Susan? Nie pamiętam, kurde. Monety. Trochę drobnych. Może powinnam je wziąć. Pokryłyby przynajmniej cenę biletu na autobus. W razie nie. Kurde, on śpi, naprawdę. Kubek. Co to robi na podłodze? Czy Jimmy to bałaganiasz? Wiecie co, ja jednak jestem chyba tego zdania, że te monety wezmę. Jak znowu będę się przechodzić od nowa, to się wkurzę. Może powinienem, kurde, zapisać grę. To ktoś jeszcze ich używa? Jego ciało jest tu, ale jego dusza utknęła w innym świecie. Wielka łazienka, jak na takie małe mieszkanie. Pełno tu włosów. Obrzydlistwo. Może obudziłby się, gdybym lała mu twarz zimną wodą. Zaraz. Jimmy! Obudź się, stary. Wstawać, ty śpiochu. Otwieraj oczy, Jimmy. Ziemia do Jimmy'ego podróżnika. Czy mnie słyszysz? Jimmy! Dobra, on się śpi. Piążek, pieszczoszek. Wiem, że wody nie będzie. No dobra, to budzonko. Jimmy? Good morning. Dzień dobry. Lorelai. Lorelai. It's you. To ty. Udało ci się. Udało. Ja naprawdę się obudziłem? Jeśli chcesz, mogę cię uszczypnąć. Nie, nie, ja czuję, że nie śpię. O, ale mi szyja zdrętwiała. Stuchnie tu. Musimy iść. Obiecujesz przynajmniej, że nie zabierzesz mnie w żadne okropne miejsce jak ostatnim razem? To zależy.
Czy boisz się klaunów? No, a kto się ich nie boi? Ale powiedz, że tym razem chociaż wejdziesz ze mną. O, nie udało by ci się mnie powstrzymać. McDonald's. No, to było przerażające. Przecież mówiłem. A zarazem totalnie tego warte. Chyba na chwilę postradałem zmysły, kiedy byłem krukiem. Cieszę się, że mnie nie posłuchałaś. Ja lubię robić rzeczy po swojemu. Lorelai. Dzięki, że mnie obudziłaś. Ja... przepraszam, że zajęło mi to tyle czasu. Miałam pilne sprawy, którymi musiałam się zająć. No wiesz, moja siostra, Isaac, no i policja. Ale nagle wszystko jakby skoczyło na swoje miejsce. I chyba będzie już dobrze. Cieszę się, Lorelai. Dorosłaś. Może i tak. Dorosłość jest jak przebudzenie się z długiego snu. Nadejdą chwile, gdy będziesz żałować, że już nie śpisz. Ale nigdy nie da się wrócić do tego samego snu, cokolwiek byś nie zrobiła. Skoro tak mówisz, Jimmy, to nie był po prostu sen. To był koszmar. I cieszę się, że się skończył. To nie był po prostu sen. To był koszmar. I cieszę się, że się skończył. Hej, pamiętasz ten dom w świecie snu? Ten na łące? Będziesz za nim tęsknić? Nie, nie jestem chciwa. W ogrodzie mieszkał denerwujący, gadający kruk. Kto by chciał mieszkać z czymś takim? Tak, tamten dom był naprawdę zarąbisty. Nie, tam był gadający kruk. W ogrodzie mieszkał denerwujący, gadający kruk. Kto by chciał mieszkać z czymś takim? Oj. Ale jest dobrze. Dostaliśmy porządne mieszkanie socjalne. Prawie nie widać pleśni. Sąsiedzi nie są całkowicie beznadziejni. Ma sufit, łóżko. No i nie jest we śnie. Co zamierzasz robić teraz? Cóż, jestem gotowa podjąć rękawy, pracować w pocie czoła i stworzyć dla siebie dobre życie. Czyli totalna nuda. Może dla ciebie. Ty dziwny, podróżujący po snach. Metalu. Hej. Uważaj na słowa. Chcesz, żebym znów szpiegował cię w twoich snach? Aktualnie. Śniło mi się wczoraj takie srebrne jezioro. Wiesz, ono lśniło jakby było całe z diamentów. Później opowiadam Jimmy'emu o tym, jak razem z Jackiem prowadziliśmy się do mieszkania. Mówię mu, że moje obawy co do betonu okazały się bezpodstawne, bo ostatecznie pozwolono jej zostać z nami. Jesteśmy teraz małą rodziną. Udało mi się ocalić swoją pracę w domu starców Pinecroft. Zach pracuje przy swoich grach, w międzyczasie pilnując Bethany, kiedy mnie nie ma. Pod naszą opieką. Ona już nigdy nie będzie płakać. Ale się zdziwisz. Masz jest spora. O, shit, co tam było? Powiesz coś jeszcze? Pobiegam sobie trochę? Nie? No. To nie. Dobra, tu wyjść nie możemy. O, przypaliło się. Coś jest nie tak. Skąd tu tyle dymu?
To było chyba Królowe Czerwi. Minecraft. Przed Bożym Narodzeniem umiera Marjorie. Nigdy nie powiedziała do mnie ani słowa, a jednak to boli. Coraz częściej życie bywa przy... nie wiem co było. Praca, zakupy, sprzątanie. Cała ta codzienna rutyna, w którą wpadamy na własne życzenie. Czuję, jak z każdą przeszkodą zbliżam się ku upadkowi. I nie tylko ja jedna. Co to za wskaźniki? Przynajmniej Al radzi sobie dobrze. Wciąż walczy z nałogiem. Wciąż wygrywa. Zadaję sobie pytanie. Czy o takie życie walczyłam? Czy warto było? I zawsze, gdy te myśli przychodzą mi do głowy, zamykam oczy. I widzę to miejsce. Mój własny świat wewnątrz mnie, który przypomina mi o tym, kim jestem. Ta, która przeżyła. Silna, niepowstrzymana. Wtedy otwieram oczy. Everything you ever wanted is on the other side of fear. Wszystko, czego zawsze pragnąłeś, jest zawsze po drugiej stronie strachu. Rem Michalski, no panie Rem. Remigiusz Michalski. Skończyliśmy Lorelai. Moi drodzy, kurczę no. Coś pięknego, naprawdę. Aż troszeczkę... Music Mika Mik. No, też poznaliśmy kolegę. Czy kolegę, pana, przepraszam bardzo. Nie piliśmy razem gorzałki, więc w sumie tak nie powinienem się spouchwalać, ale... No, panowie, naprawdę zrobiliście świetną robotę. Nie można zapominać również o osobach dubbingujących teksty. Naprawdę bardzo, bardzo świetna produkcja. Polecam. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Naprawdę świetnie napisana historia. Mimo iż mieliśmy lekką przerwę, no to udało nam się dokończyć. Co w sumie, czy ogólnie do Lorelai miałem podejścia 2. I to wcale nie o to chodziło, że gra była zła czy coś takiego, tylko po prostu... No jakoś tak wyszło, że ten próg wejścia był dosyć wysoki jak na grę właśnie taką tekstową, na grę typu... To nie jest visual novel. Grę przygodową, o. To może bardziej.
jeżeli chodzi o na przykład The Cat Lady, jest troszeczkę inna stylistyka prowadzenia narracji. Przynajmniej takie mam osobiste wrażenie, jest to moja subiektywna ocena. Ale naprawdę jakościowo gra, wydaje mi się, że nawet przebija The Cat Lady. Jest bardziej dopracowana, dopieszczona. Na przykład z The Cat Lady był pierwszy problem taki, że te teksty, które tam były zamieszczone, spolszczenie, które tam było w ogóle zamieszczone i teksty były naprawdę tak źle pokazywane, ta czcionka była tak do dupy, że no ona aż radziła. I dopiero po jakimś czasie pamiętam, że to spolszczenie było dobrej jakości. Tutaj widać, że no to Unity robi swoją robotę. Widać, że tutaj już ten silnik graficzny był lepiej skonstruowany, te wstawki 3D i tak dalej, coś pięknego. Mimo iż jak na grę, która ma swoje lata, to jednak no, naprawdę było spoko. No, więc tak, historia naprawdę bardzo spoko. Jedyne, do czego mógłbym się doczepić w tej grze, tak naprawdę dopierdolić się na chama, to dźwięk. Mimo iż muzyka jest świetna, to prawa autorskie. To jest coś koszmarnego i ja jestem pewny, że ja tutaj mam pewnie jeszcze ze 3-4 copyright strajki. I niestety pewnie odcinek, który miał wejść w niedzielę, wejdzie troszeczkę później, bo ja to nagrywam w sumie ciągiem, bo nie wiem, ile jeszcze mi tam zostało właśnie tej gry, czy nie wiedziałem, ile mi zostanie tej gry. I nie wiem, czy ja to podzielę, czy nie. Ale pewnie odcinek będzie troszeczkę później. No, ale czasem tak bywa. Widzę, że Rem naprawdę sam tą grę tłumaczył. Więc naprawdę jestem pełen podziwu. No i co? No i moi drodzy, no chyba to by było na tyle. Polecam jak najbardziej. No moja ocena taka końcowa to 7 na 10. 7 na 10 jednak, mimo iż lepszej jakości gra niż The Cat Lady, to The Cat Lady jest bardziej w takim moim serduszku, wiecie, no to jest coś, co mnie urzekło i ta historia sama w sobie. No, może człowiek się bardziej z nią utożsamił. Tu mi brakowało lekko takiego badassowego wstępu, czy może nie wstępu, ogólnie wstawek takich badassowych, tak jak było przy pierwszej akcji, gdzie my go ogłuszyliśmy przy tym kiblu. Troszeczkę mi tego brakowało, no w The Cat Lady było chyba tego więcej. Ja jestem osobą, która lubi takie pierdolnięcie. Wiem, że to są zazwyczaj takie gry na jedno kopyto, ale no te wstawki takie badassowe mi bardzo ją podobają, więc może tego mi bardziej brakowało, ale tak to spoko, naprawdę bardzo fajnie, polecam grę 7 na 10, The Cat Lady jednak 9 na 10, to się nie zmieni. Jeszcze to nie jest 10 na 10, bo 10 na 10 to by był na przykład remake The Cat Lady, o, to byłoby coś pięknego. Dobra, moi drodzy, grał do Was Shiro, widzimy się oczywiście w następnych seriach, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu, no i co? Bajo jajo, trzymajcie się, hej.